Gdy już dostaniesz maila z linkiem do logowania się oraz danymi do logowania, przejdziesz sobie do panelu, gdzie jest kurs hiszpański dla osób początkujących. Tutaj mamy cały jego plan podzielony na różne kategorie, a pod spodem wszystkie lekcje po kolei. Zaczynamy oczywiście od najprostszej rzeczy, czyli alfabet, gdzie wszystko tłumacza. Następnie słówka z danej dziedziny, którą widzisz w opisie. Oczywiście tłumaczę również gramatykę. Wszystko w taki przystępny sposób, aby było łatwo i przyjemnie. Zobaczmy, jak to na przykład wygląda przy lekcji gustar, czyli lubić. Wchodzisz na lekcję, tutaj masz wideo. Klikasz po prostu play i zaczyna się przygoda. Días, buenas tardes albo buenas noches, zależy kiedy oglądasz to wideo. Na dzisiejszej lekcji nauczymy się czasownika gustar, czyli lubić. Bardzo ważny też element, a więc zaczynamy. Zaczniemy sobie najpierw od tego, że przedstawić plan, jak będzie wyglądała dzisiejsza lekcja, a więc zaczniemy sobie od tego, kiedy się używa czasownika gustar. Na początku zawsze będziesz widzieć plan naszych zajęć. Następnie tłumaczę zasady działania gustar w bardzo łatwy sposób. Zobacz. Użycia gustar w celu powiedzenia, że coś lubię z rzeczowników, bądź coś lubię robić, na przykład lubię lody, albo lubię jeść lody. A mi me gusta hablar con mi amigo Paco en el parque. Lubię rozmawiać z moim kolegą Paco w parku, właśnie to. A mi me gusta. Ja lubię. Jak wygląda konstrukcja czasownika gustar? Me gustan, czyli me, kto lubi. Jak widzisz, wszystko jest bardzo ładnie zobrazowane, więc będzie bardzo łatwo zapamiętać. Takich slajdów jest oczywiście dużo więcej. Po części technicznej przejdziemy sobie do tekstów, które są również czytane i możesz wzrokiem śledzić ten tekst. A ambos nos gusta ver películas nuevas. Sin embargo, a nuestro amigo Pedro no le gusta tanto el cine. Oczywiście nie wszystko będzie dla ciebie jasne, dlatego też po wysłuchaniu całego nagrania masz tekst, który wysłuchałeś czy wysłuchałaś w języku polskim. Po przerobieniu całego nagrania, które to akurat trwa 11 minut, są różnej długości filmiki, są zadania do zrobienia. Interaktywne oczywiście, gdzie możesz na bieżąco sprawdzić poprawność, czy dobrze zrobiłeś, czy zrobiłaś dane ćwiczenie. Oczywiście wszędzie masz tłumaczenie na język polski, więc nie ma mowy o pomyłce. Dzięki temu też poznasz nowe słownictwo. Oprócz zadań tego rodzaju, gdzie mamy dialogi, teksty czy coś do wstawiania, mamy również gry, jak na przykład ta. Me gusta jugar con la pelota, wstawiamy gusta, od razu sprawdzamy, ok, dobrze zrobione, no me gusta los perros, tu specjalnie popełnimy błąd, żeby pokazać ci, że platforma działa. I jak widzisz, to było źle. Dlaczego? Bo psy były w liczbie mnogiej i tak dalej. Mamy również zadania na słuchanie. Przykładowo. Le gustan comer helados. Le gustan comer helados. I teraz szukasz sobie takiego. Le gustan comer helados są bardzo podchwytliwe, ponieważ zobacz, le gustan było w liczbie mnogiej, a jest jedna osoba, która je lody. Nie wszystko pasuje. Szukamy dalej. Le gusta escuchar la música. Le gusta escuchar la música. Liczba pojedyncza i dziewczyna słucha. I mamy poprawną odpowiedź. Zaznacza się na zielono. Zobaczmy z błędem na przykład. Le gustan comer helados. Tak. I weźmy to sobie do tego dziecka i będzie, że jest źle dopasowane. Trzeba szukać dalej. Fajne jest to, bo możesz usłyszeć dokładnie, co mówi. Le gustan comer helados. I odsłuchać je, ile razy chcesz i przypasować. Po zrobieniu wszystkich ćwiczeń mamy oczywiście pliki do pobrania, czyli cała lekcja, cała prezentacja, która była wcześniej na wideo, jest tutaj do pobrania. Wystarczy, że sobie to klikniesz i już. Możesz również zadawać komentarze, na które na bieżąco odpowiadam. Właśnie tak wygląda ten kurs. Cały czas go udoskonalamy, cały czas staramy się dodawać nowe rzeczy, tak aby był on na bieżąco. Jeżeli zakupisz go teraz, w tej cenie, która jest aktualnie, oznacza to, że już w tej cenie te przyszłe aktualizacje również dostaniesz. Nie musisz nic robić, to się dzieje wszystko automatycznie. Więc jeżeli
Chcesz się nauczyć hiszpańskiego takiego, jakim mówią Hiszpanie? Ten kurs jest właśnie dla Ciebie. Dziękuję serdecznie i widzimy się po drugiej stronie ekranu.